Wracamy do tematu konferencji dotyczącej leszczyńskich i sułkowskich, która odbyła się w Lesznie. Profesor Tadeusz Bernatowicz z Instytutu Historii i Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego powiedział, że budowle leszczyńskich, zamek i rynek w Rydzynie, bazylika i ratusz w Lesznie ze względu na swoje znaczenie mogłyby znaleźć się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rezydencja leszczyńskich, a później sułkowskich, myślę tutaj o wielkoprzestrzennym założeniu, jest wyjątkowa z kilku zasadniczych względów. Po pierwsze, zachował się w dużej mierze oryginalny zamek leszczyńskich i sułkowskich. Jedna z najokazalszych budowli w Europie. Tak jak tutaj podczas obrad było mówione, w tym zamku znajdowała się pierwotnie trzykondygnacjowa sala. Znajdowała się galeria, dwa skrzydła zamku zajmowała galeria, w której było zawieszonych 49 portretów książąt i królów polskich. Program artystyczny był realizowany przez najwybitniejszych architektów wcześniej w Polsce. Giuseppe Bellottiego, który projektował Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, czy Michelangelo Paloniego, który ozdobił freskami kaplicę w Łowiczu czy w Węgrowie. Oczywiście one w dużej mierze uległy zniszczeniu, ale dysponujemy fotografiami. Część można zrekonstruować, co w tej chwili się czyni. Ale w każdym bądź razie to jest zamek, jest możliwość przywrócenia ogrodu. Po prostu jest terytorium, są piękne widoki nadal zachowane. To jest jeden jak gdyby element. Drugim elementem, bo trzeba patrzeć na to właśnie wielkoprzestrzennie, to jest oczywiście Leszno. Leszno, gdzie znajduje się wspaniały, oryginalny ratusz. To jest bardzo oryginalna architektura z tymi narożnymi kolumnami klasycystycznymi. No, rzeczywiście jest wyjątkowa rzecz. Poza tym kościoły. Kościół Świętego Mikołaja, Kościół Świętego Krzyża, Kościół Świętego Jana, które są wybitnymi architektonicznie dziełami, bo to projektuje na przykład Kościół Świętego Mikołaja Katynacji, pozostałe kościoły częściowo Ferrari, także Pompeo Ferrari, no jeden z najwybitniejszych architektów tu działających w pierwszej połowie XVIII wieku. Ta ważna deklaracja pozytywnie zaskoczyła Macieja Urbana, organizatora wydarzenia i miejskiego konserwatora zabytków. Sam jestem bardzo zaskoczony tymi deklaracjami tutaj i zwłaszcza docenieniem dorobku Leszna, leszczyńskich, sułkowskich, całego miasta i to, że to miasto w ogóle tu powstało 475 lat temu, które zostało utworzone w wyniku uchodźstwa, można powiedzieć, religijnego, ale nie tylko, politycznego, tak? Miasto symbol naprawdę. Miasto, które mogło powstać dzięki właśnie tym pieniądzom też magnackim, wsparciu magnatów polskich Rzeczypospolitej, tego wielkiego wówczas kraju. Jeśli padają w tym momencie przez czołowych naukowców Polski takie deklaracje, że Leszno, Rydzyna i wszystko to tutaj dookoła się stało w XVI, XVII wieku, jako ten pomnik zasługuje na wpis na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, no to jest dość zdumiewające, a jednocześnie zachwycające, bo ja widzę, cieszę się, że po prostu wreszcie ktoś to docenia, że ktoś to zauważył, że środowisko naukowe zauważyło tą całą tutaj historię i to, co my tutaj robimy. Konferencję, na której padły tak ważne deklaracje, wysoko oceniła Teresa Palacz. Zapowiedziała też wsparcie dla inicjatywy wpisania Rydzyny i Leszna na Światową Listę Dziedzictwa. Uważam, że ze wszech miar jest to bardzo ciekawa i pożyteczna inicjatywa, ponieważ temat bardzo ciekawy, gdyż zarówno leszczyńscy w wcześniejszych wiekach, jak i później sułkowscy kontynuowali to dzieło i oni tworzyli historię tego miejsca, nie tylko Leszna, ale również Rydzyny, które... Rydzyna jest bowiem miastem wyjątkowym, została uznana za pomnik historii przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na to, że to jest w zasadzie
w skali kraju jedyne miasto o układzie barokowym w taki sposób zachowane do współczesności. A co pani sądzi o inicjatywie, która tutaj padła, wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? To pewnie droga przez mękę, ale warto ją chyba zacząć. No, jest to uciążliwa droga, ponieważ, no, że tak powiem, zasieki są dosyć potężne, ale można by się zastanowić, gdyż myślę, że to by podniosło rangę tego miejsca, rangę w ogóle tutaj tego subregionu leszczyńskiego, no i samej Wielkopolski. Także jak najbardziej można by się zastanowić nad tym, bo nie mamy w Wielkopolsce żadnych pomników UNESCO, mamy 11 pomników historii, a nie mamy właśnie żadnych wybitnych realizacji czy dzieł, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdaniem profesora Tadeusza Bernatowicza zamek w Rydzynie jest trzecim co do znaczenia zamkiem królewskim w Polsce po warszawskim i Wawelu w Krakowie, które są już na liście UNESCO. Czy zamek w Rydzynie osiągnie ten status? Na konferencji padły deklaracje, trzeba ogromu pracy, ale warto. Dziedzictwo po Leszczyńskich jest imponujące. Rafał Leszczyński, ojciec dwukrotnego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, zlecił budowę zamku od podstaw. Czterokondygnacyjna budowla była świadectwem wielkości i znaczenia rodu, o którym mówiło się, że kto Leszczyńskich nie zna, ten Polski nie zna.